Pobawię się dzisiaj w magika, okej? I zgadnę, z jakiego urządzenia oglądacie ten odcinek. Uwaga, uwaga, z telefonu! Zgadłem, czy nie zgadłem? Dobra, tak naprawdę miałem 80% szans, ponieważ 3/4 wyświetleń z tego kanału pochodzi właśnie z telefonów, więc prawdopodobnie zgadłem, a jeśli nie, to sorry, jakby no próbowałem. Ale jeśli zgadłem, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jeśli nie, również zostawcie łapkę, tylko wtedy też w górę. Dobra, nieważne w sumie. Cokolwiek by się nie stało, zostawcie łapkę w górę i suba, dobra? Ponieważ pokażę wam dzisiaj najlepsze czary świata. Na tych 10 działkach, które są właśnie teraz pode mną, za kilka minut pojawią się wielkie telefony. Chociaż w sumie to nie będą moje czary, tylko moich widzów, których zaproszę do tego odcinka. Ale mogę marzyć, okej? Zawsze chciałem być magikiem, dobra? Chociaż chwilę, wiecie co? Jedno zaklęcie opanowałem do perfekcji. Jeśli oglądacie odcinki, to powinniście już je znać. Także uwaga, widzus pojawił się! O, udało się, widzicie? Mówiłem, że się uda, co nie? Ale teraz nie pozostało mi nic innego, jak tylko uruchomić zegar, czyli 20 minut i zobaczyć, co oni tutaj zbudują. Już się boję, będzie na 100% McDonald's w telefonie. Albo jakaś Biedronka, Jezus, jeszcze gorzej. Trzymajcie tylko kciuki, żeby nie zryli mi mózgu, dobra? A 20 minut, czas start! Ruszyliśmy! Temat jest ogólnie na tyle dobry, że mogę zbudować dosłownie wszystko. Na przykład kwadrat i powiedzieć, że to jest telefon. Ale wolałbym coś bardziej jakby oryginalnego? Jak choćby wielką kupę, no bo oczywiście, przecież to wiadomo, że to będzie telefon, co nie? Ej, nie, chwilę, to jest kupa czy kapelusz? Czemu mi to wygląda na i kupę, i kapelusz jednocześnie? Ej, co jest? Kubikson, wiesz jaki był temat, ziomek? Dobra, no nie wnikam, okej? Spokojnie, buduj sobie tam kapelusz, luzik. Zawsze lepsze to niż zo, co nie? Jakby, jak ktoś mógł wpaść w ogóle na pomysł, żeby w temacie telefon zbudować klatkę dla żelaznego goleba. Na szczęście pozostali są normalni i budują normalne rzeczy. Dziękuję, naprawdę. Jakby mi jeszcze ktoś budował kapelusz albo zo, to bym chyba stąd wyszedł, szczerze mówiąc. Ale jest dobrze, więc cieszmy się z tego, co mamy. Co tu będzie, co tu będzie? Na ekranie u Ice Games na razie jest niebo. No, no całkiem fajna tapeta, stary. Dosłownie, po dwóch stronach jest niebo. Tu jest niebo z chmurami, a tu jest niebo bez chmur. Ale wiesz co? Ja ci proponuję zainstalować nowiutką tapetę, którą bardzo polecam. Nazywa się Różowe Powołanie i wygląda właśnie w ten sposób. Nie wiem jak ty, ale ja osobiście taką na telefonie mam. Jest super, naprawdę, polecam cieplutko. Kiedyś to było prościej ze starymi telefonami, co nie? Tam nie trzeba było ustawiać tapety, ani nic w tym stylu. Tylko się brało słuchawkę i się gadało genialnie. To jak się wtedy oglądało YouTube'a? Przez telefon? Że co, że się dzwoniło na numer kanału i wtedy przez telefon był odcinek? W sumie to nawet mądry pomysł. Czemu jeszcze nikt tego nie zrobił? Stworzę specjalny numer, na który będziecie mogli zadzwonić, żeby posłuchać mojego głosu, brzmi jak naprawdę super. Kto by tam dzwonił? Ja na pewno nie. Ej, co jest? Kubikson, stary! Ja naprawdę myślałem, że to będzie jakiś kapelusz, a się okazało, że to jest wielki, stary telefon! I to nie tak jak tamten, bo tamten nie był aż taki stary. Tamten był sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Ale taki stary, że przed, nie wiem, przed ilu lat, jakby to bardzo stary telefon. Ziomek, jakie to jest przekozackie. Chyba mamy już faworyta tego odcinka, ale zostało jeszcze 13 minut, więc wszystko może się zmienić. Może wygra na przykład Messi ze swoim... On miał skin na Windows. Co nie? O tak, dokładnie! To powinien zbudować Nokia Phone'a? Jakie tam telefony miały kiedyś Windowsa zainstalowanego? Tego to już od kilku lat nie ma, ale może coś takiego zrobi. Telefon, mail, Safari. A, czyli buduje iPhone'a, ziomek. Ło kurde, bele, bogato. A ogólnie, jako że mamy już tapetę, to może wybierzmy sobie etui. Na przykład takie. Czemu by nie? Wielkie etui z łapami i wystającymi oczami zawsze na propsie? O, w ogóle to etui pokazuje łapkę w górę, polecam! Pamiętajcie, jeśli macie telefon, zostawcie łapkę w górę! A jeśli nie macie, to też w sumie zostawcie łapkę w górę, co wam szkodzi, co nie? Chociaż no z doświadczenia wiem, że łapkę w górę łatwiej zostawić na komputerze, jest na telefonie, ale myślę, że sobie jakoś poradzicie. No i do tego jeszcze zamienił się w różowy, jeszcze lepiej. Dzieje się coraz gorzej, mój mózg nie wytrzymuje. Na szczęście chociaż niektóre prace są normalne i mi nie ryją bani. Dziękuję, Szymek. Znaczy Szymczek, dziękuję, stary. Wow, jaka cegła, co jest? Aha, bo jakby w tym telefonie jest domek, całkiem normalna sprawa. Smartfony powinny być takie, wiecie, no, do kieszeni, co nie? Więc to jest idealny telefon do kieszeni jakiegoś mamuta, albo słonia, albo kangura, bo w sumie kangury mają duże kieszenie, co nie? Żelazne golemy chyba też w sumie na siłę by zmieściły, co nie? Stary, chciałbyś taki telefon? Jest trochę żelazny od góry. Nie chciałbyś? Aha, jakby trzeba było mówić, a nie uciekać od razu. Przepraszam, stary! A, bo ty nie chcesz tego, wolisz ten, bo co, bo większy, tak? Swoją drogą to jest w ogóle chyba największy telefon z tego odcinka, tak srogo największy. Na drugim miejscu jest ten i jest chyba o połowę mniejszy, co nie? Dobra, jest grubo, wygląda przekozacko. Chociaż w sumie to jest jakaś stara Nokia chyba. Ale super, to odcinek mery, panie. Byłem pewny, że zrobicie normalne smartfony. Nie wiem, z Minecraftem odpalonym, z odpalonym jakimiś dorszami czy coś w tym stylu. A wy robicie starą Nokię 3310, robicie telefony w różowych opakowaniach, robicie jakieś dziwne kupy, znaczy kupy, co ja gadam, przepraszam, ładne telefony. Nie no, Kubikson, wiesz, żarcik stary, nie? To przecież nie jest kupa, tylko kapelusz, co nie? Ja myślę, że po tym odcinku będę mógł otworzyć sklep elektroniczny z telefonami. Do wyboru będą cegły, iPhony i jakiś tam stary z
drzewami zarośnięty samochód. Samochód, jaki samochód? Co? Telefon znaczy. Dlaczego on jest zarośnięty, ziomek? Bartku, powiedz mi bardzo ważną rzecz. Przede wszystkim, dlaczego twój telefon jest wielkości drzewa? Po drugie, dlaczego jego kabel jest urwany? A po trzecie, dlaczego to są pajęczyny? Chyba bardzo długo nikt go nie używał. Okej, jakby spoko. Nie dziwię się w sumie, bo ja też bym takiego telefonu nie używał, ma tylko 3 cyfry. Jakbyś chciał wpisać jakiś większy numer, to będzie problem, tak mi się wydaje. Chyba że ktoś ma numer złożony tylko z 1, 2 i 3, to luźnie. A teraz do końca zostało nam już mniej niż minuta. Na niektórych działkach nagle powstały wielkie powodzie, na innych powstają gniazdka, żeby podładować telefon i to jest całkiem mądre, bo mój na przykład się cały czas rozładowuje, więc jakby polecam ładować telefony. Ej, no dosłownie, na każdej działce jest gniazdko. Na działkach są gniazdka, a na środku ekranu jest odliczanie, bo zostały tylko 2, 1 i 0 sekund. Do końca czas na ocenianko. Ten różowy telefon z tyłu wygląda przepięknie, genialna sceneria. Chciałem sobie na ludzi zacząć ocenianie, co nie? Zobaczyłem coś takiego i bardzo mnie zastanawia, co tutaj się dzieje. No dosłownie pierwszy raz to widzę na oczy. Co to są za duchy i co to są za szczęki w podłodze? Co jest? Może dla bezpieczeństwa zacznę od jakiejś innej działki, a nie od tej. Zacznijmy sobie od tego telefonu. Jest żółty, ma czarną tapetę i kilka ikonek. Nie no, w sumie żółty telefon brzmi jak dobry pomysł, co nie? A to co to jest? Przepraszam bardzo. A dobra, to są słuchawki, ale kozacko, Asterix, stary. No powiem ci, że telefon całkiem spoko, tylko jak na 20 minut mogę zbudować troszeczkę więcej. Za to samego siebie przyszedł Kubikson, który zrobił najlepszy telefon, jaki widziałem w życiu. I to nie taki zwykły telefon, tylko taki ultra stary telefon. Nie wiem, kiedy coś takiego produkowali, ale strzelam, że w 1920 roku? Na pewno 5 miliardów lat temu. Ale no prąd już mieli, nie? Gniazdko piękne, wsianie i te sprawy. Nie no, ale ja wolałbym żyć w erze takich smartfonów, jakie zbudował Ice Games. I takich gniazdek przy okazji. Czy u was w domu też gniazdka mają oczy i się uśmiechają? U mnie nie, ale to może ja mam dziwne gniazdka czy coś w tym stylu? Jakby spoko? Iron Phone 12. O, ej, stary. Najlepsza nazwa dla telefonu, jaka istnieje. No to jak to jest Iron Phone, to powinien mieć również jakieś żelazne aplikacje, co nie? To niech będzie przykładowo Iron Tube. Dobra, mamy to. To obok to będzie Iron Chrome do przeglądania internetu. Tutaj niżej musi być jakaś gierka, wiadomo, bo jaki to telefon bez gierki? Niech będzie Ironcraft, no. Jeszcze jedno miejsce, chwilę. Iron Soup. O, to jest aplikacja, jak którą klikniecie, to zostawicie suba na tym kanale, więc jakby polecam, nie? No nie chcę nic spoilerować, ale wbijamy 150 tysięcy, ziomeczki. A nasz kolejny telefon prezentuje się właśnie tak. I chyba jako jedyny, póki co, ma kamerkę z tyłu. To jest mądry ziomek. Ej, no dosłownie, czujcie, że żaden inny nie ma kamerki? Ja to myślałem, że to najważniejsza funkcja telefonu, nie? Ale tutaj się okazuje, że jednak niepotrzebna. Trzeba czymś robić, zdjęcie na Instagramka Drakonia. W ogóle polecam, bo jego Instagrama macie też w opisie. Jest za dużo tych reklam dzisiaj, co nie? W ogóle jaki kozacki pomysł, czujcie to? Jest Discord, jest Messenger, jest sieć oraz jest Facebook. Z tymi główkami to serio najlepszy pomysł, póki co jaki widziałem. Ale dla odmiany weźmy coś ze zeszłego wieku. Oj, to jest naprawdę stara Nokia. Nawet ma antenkę, co? Nieźle, nieźle, ale jak ostatnio próbowałem napisać SMS-a takim telefonem, to się pogubiłem jakby bardzo mocno. No nie da się, po prostu się nie da. Przecież o wiele łatwiej jest wyciągnąć swojego iPhone'a 3G z 2008 roku i napisać w nim SMS-a. Ale genialne ikonki. Minecraft był w 2008 roku na telefony? Stary Minecraft powstał dopiero rok później, ale dobra, no spoko. Żelazny prop, piękna aplikacja. Miałem wtedy 7 lat, więc myślę, że jak najbardziej programowałem już twoje aplikacje. Jest też aplikacja Mój Ogród oczywiście. Znaczy, no to są niby zdjęcia, ale był jakiś kwiatek, więc myślałem, że to jakby aplikacja Mój Ogród, to nieważne. A nitka, to co to może być? Giełda? Wow, dobra, tego się nie spodziewałem, grubo. No i wiadomo, najważniejsze, czyli YouTubek. Swoją drogą, jak masz aplikację Galeria, to czym się robi zdjęcia, ziomeczku? Bo tak jakby ja to z tyłu widzę logo i coś dziwnego na dole. Chyba że to jest aparat wielkości połowy telefonu? Właśnie patrzę sobie na swój telefon i powiem wam, że musiałoby to wyglądać, no, fajnie. Jeszcze jakby się wysuwał takich lustrzanka w ogóle, co? Dobra, nie pytam, idziemy do Nokii 3310. I czekajcie, że są nawet dwie wersje. To jest mini Nokia. No faktycznie, Nokia to jak z Bedrocka, nie? A tutaj mamy wielką Nokię 3310, zgadłem! Ona też powinna być z Bedrocka, ziomeczku. A jaki ekran w ogóle piękny, zgrabny, co nie? Centymetr na centymetr. Normalnie klawisze są większe niż ten ekran. Tak to kiedyś było. No i jak się oglądało YouTube'a? No nie dało się oglądać YouTube'a. O nie, bo to jest ta cegła, najgorzej. A w tej cegle jest dom. Wiadomo, no jak w każdym normalnym telefonie. Z tyłu są drzwi, można sobie wejść do środeczka. Mamy tutaj dorsze, mamy tutaj żelazo i jeszcze więcej żelaza mi tu wylatuje, jak wejdę. Nie, no normalnie tego mi do życia brakowało. Jedyne szczęście jest takie, że nie ma tutaj McDonalda, tylko normalny domek. Dziękuję, stary. Czy to będzie pierwszy w historii odcinek bez McDonalda? No normalnie coś jest nie tak. Na 100% jeszcze zaraz będzie, co nie? Może gdzieś się w tym etui Franka chowa? Minecraft, Tinder, nie wiem co to, Spotify, aparat. I nie ma aplikacji McDonalda. Gościu, co jest z wami nie tak? Ja jestem normalnie z was dumny. To jest dosłownie pierwszy odcinek od kilku miesięcy, gdzie nie ma ani loga McDonalda, ani niczego innego. Dziękuję. Przy okazji, Franek, wiesz co? Zazdroszczę ci na Maxa etui, też bym takie chciał. A, no i czas na najbardziej dziwną pracę w tym odcinku, chociaż nie wiem, czy najdziwniejszą.
najaktywniejszą, bo te dwie jednak wyrywają wszystko. Oto zarośnięty telefon szybkiego Bartka w środku lasu. Komputer, na którym gra żelazny. Wciski przycisk, a zadzwoni. No dobra, klikam i co? I gdzieś dzwoni, no. Halo, halo, żelazny, słyszymy się? Nie, no nie dzwoni, jakiś sobie to stary. Co? Aha, Bartek? Stary, bo ja jakby nie widziałem jeszcze twojego telefonu. Ja chciałem tylko zadzwonić, czyli masz epicki od skina. To małe oczy tam w środku. No cóż, więc jakby jeśli chodzi o głosowanie na telefon Bartka, to będzie trochę ciężko, bo nie do końca go widzieliśmy. Ale no wiecie mniej więcej jak wyglądał, co nie? Był telefon taki zarośnięty z różnymi rzeczami tam dookoła. Nie pytajcie, tylko po prostu zagłosujcie na zwycięzcę w komentarzu, dobra? Macie do wyboru tych 10 przekozackich prac, które wyglądają właśnie w ten sposób. Więc nie pozostało wam nic innego, jak tylko napisać nick zwycięzcy w komentarzu albo jego model telefonu. A my widzimy się już jutro o godzinie 9:00. Bądźcie konieczni, bo teraz odcinki są codziennie o 9:00 aż do końca ferii. A no i wpadniecie na live'a wieczorem, byłoby fajnie, co nie? Papatki, dobranoc, eluwa. O, przed sobą macie właśnie teraz dwa odcinki. Ten po prawej to ostatni odcinek z tej serii, a pod nim macie link do mojego drugiego kanału, na którym już wkrótce pojawią się nowe odcinki z innych gier niż Minecraft, więc polecam go subskrybować, bo inaczej będę smutny, naprawdę. Więc proszę, kliknijcie tego subka tam i otrzyjcie te moje łzy. Dziękuję.